pracować z Polakami, bo trzeba przyznać, że ludzie jednak, zwłaszcza jak mają zapłaceniczkę zapłaconą wcześniej, są na czas i nie trzeba, rzadko się zdarza, że tak, żeby szukać, żeby tak, ten... jednak są Polacy tacy jeszcze przynajmniej, zwłaszcza to starsze pokolenie, takie karne, że jak już pani powiedziała, że o tej godzinie, to my tu w recepcji stoimy. Nie, ale młodsze pokolenie też, szczególnie jak widzą, że się nie spóźniamy. Tak, tak, tak. To jest okej. No wiecie, ja się ze swoimi znajomymi pokłóciłem wieloma, no bo raz, no drugi, no okej, ale... No ludzie, bo się nie muszą wreszcie, wiesz... Ale rzadko są jakieś awantury, rzadko są jakieś takie historie, żeby było naprawdę niemiło. To bez biegunki chyba, nie? Tak, oczywiście. Woreczka. To służy do tego, że... Ten woreczek służy do tego, że niektórzy chcą sobie z tego zrobić kuleczki. Coś bardziej płaskiego, albo bardziej wypukłego, więc to się w dłoniach tam pracujesz, a żeby sobie rączek nie pobrudził. To masz woreczek, a następnie wysypujesz to z tego woreczka, czy wysuwasz? A najpierw trzeba ściągnąć gumki. Dobra. A to na grilla też kładę, czy to tu? Do zupy. Otworzy mi się? A małża też macie? Bo tak. Jak się nie otworzy, to małża nie jadam. Mi... Jeszcze małża zielonego. Taką zieloną muszelkę. Czekaj, tylko to położę. Dajemki, siódemki. 200 na godzinę przez centrum Paryża. W porządku. On był od tego. Drugi mówi... Wiesz, ja tam jestem z Legii Cudzoziemskiej. Komuś tam dolać? Ja sobie na pewno. Za sekundkę. A trzeci był najlepszy. A trzeci powiedział, taki najdziwniej wyglądający. A ja nie mogę rozmawiać o mojej pracy. I takich trzech kolesi, którzy się poznali tutaj, ale byli tak fantastyczni.